Following total atomic annihilation, the rebuilding of this great nation of ours may fall to you. That's why we at Vault-Tec have prepared these educational materials for you to better understand the seven defining attributes that make you special. Our next area of attention is intelligence. With all the talk of physical survival in the wasteland, you may forget that sometimes it's survival of the smartest. An empty mind is a vessel for knowledge, and intelligence is the key to unlocking opportunity and adapting to your new world above ground. Your advanced know-how will grant you access to new places and new technologies. Space age, isn't it? Intelligent survivors are also more inventive, creating technological wonders of their own. Note that the S in science stands for safety. And when the tables are turned against you, don't be afraid to set aside your refined intelligence for the raw instincts of survival. Just don't lose your head. Advanced learning in the field of intelligence can offer even more benefits in this modern age of wonder. To start navigating with technological ease, keep blood where it belongs by healing and in creating more potent chemical compounds from regularly study your Vault-Tec provided materials to prepare for survival. And to answer the question, do you know what makes you special? Witam. Witam ponownie. Podgłośnimy trochę. Tak jak mówiłem, witam ponownie, tak jak mówiłem. Zaczynamy nowe podejście do gry. Tyle, że właśnie. Było bardzo trudne w walce wręcz. Teraz będzie na przetrwaniu. Przetrwanie, tak jak tutaj piszę, wszystkie poziomy trudności wpływają na obrażenie i szanse na napotkanie legendarnych wrogów. Przetrwanie to dodatkowe wyzwania, takie jak brak szybkiej podróży, to będzie bardzo bolesne. Zapisywanie wyłącznie we śnie, co będzie jeszcze bardziej bolesne. Więcej w dziale pomocy. Ogólnie chodzi o to, że poza tym, że będą mnie bardzo bolały wszystkie obrażenia, będę miał mniejszy udźwig, nie będę mógł szybko podróżować, to jeszcze dodatkowo muszę jeść, pić, dbać o swoje zdrowie, bo mogę mieć choroby, a choroby są przeróżne i mogą powodować bardzo, bardzo nieprzyjemne skutki. A więc, tak jak mówię, w tym momencie jeszcze poprawię głośność, prawda? I przejdziemy do tworzenia postaci. No i tak jak było powiedziane, sprawdziłem, czy wszystko jest ustawione dobrze. Nowa gra. Jeszcze moment. Przetrwanie, dobrze. Będzie wesoło. Bo
changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war. War never changes. Changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Dobra. I mamy już właśnie tworzenie postaci. Wrócę, jak już stworzę swoją postać. Czyli dla was widzimy się za jakieś pół sekundy, a mi się chwilkę zajdzie. I tak będzie wyglądała nasza postać. Chwilkę mi się zeszło. Daily value of sugar. New Coca-Cola. Ice cold. Looks like the milk got delivered. Saddle up, Salisbury Steak. Sounds like someone a little sticky. I shall attend to the young Shaw. You know we were nervous. How can someone so small drink so much? I'm glad you got Cosworth. Hun? Wow, look at you. How'd a guy like me ever get so lucky, huh? Good old U.S. of A. Auto late nights. It was worth it. More of the same. Never gonna find that dog. That salesman again. What kind of line keeps bothering me? Good morning! Vault-Tec calling. Good morning.
Isn't it? Just look at that sky out there. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Then I'm glad I opened the door. Oh, me too. You have no idea. Now I know you're a busy woman, so I won't take up much of your time. Time being, a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. But I have a family. You can fit us all, right? Of course, of course. Miner's your robot match. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Don't want there to be any holdups in the unforeseen event of a total atomic annihilation. Won't take but a moment. The apocalypse? Well, hell, sign me up. That's the spirit. Now, let's see. No i zaczynamy. I taką chcemy mieć dystrybucję punktów. 3 siły, 3 percepcji, wytrzymałości 2, charyzmy 6, inteligencji 5, zwinności 5 i spore szczęście. Akceptuj. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. Hunt? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Miss Nancy, Sean has been checked, but he absolutely refuses to calm down. I think he needs some of that maternal affection you seem to be so good at. Go ahead, honey. I'll be there in a second to help, okay? Boy isn't giving his mother any trouble, is he? Hey, fixed that mobile on his crib the other day. Why don't you give it a spin? That's my boy. On his best behavior, just like his dad. Well, most of the time. Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. All right, the park. With you. Because I want to get pregnant again. Codsworth? What's wrong? Wonder what Sean will grow up to be. No i idziemy, zaczynamy. Yes, followed by flashes, blinding flashes. Sounds of explosions. We're trying to get confirmation. We seem to have what? Lost contact with what our did he flight say? Stations. Oh no. We do have coming in. That's confirmed reports, I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. We need to get to the vault. Now! I've got Sean. Let's go! Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate Vault 111 immediately. Who cares? Just help me pack it up! Okej, biegnie. Check in at the gate. If you're in the program, you'll get in. That's absurd. I am not on the list. You don't get in. I'm going in.
You can't stop me! Okay. I'm reporting this! We need to get in. We're on the list. Infant? Adult male? Adult female? Okay, go ahead. Thank you. Good luck, sir. You two, follow me! Come on! What's gonna happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can! Now keep moving! No to biegniemy, dawać. Step on the platform, in the center! Alright, that's it, send it down! Almost there! Is Sean okay? He's fine. We're gonna be okay. I love you. Oh my god! Situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. We left a minute later. No, we don't. Don't get caught up thinking about that. You're safe now. Please proceed in an orderly fashion. Welcome home. Mail in so this way, please. Step over to the table, take a seat. You'll need your seats before we can take you further. Just this way. Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow me. Well, see? This is our new home. Oh, you're gonna love it. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. Our home. Everything we had. How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. We're just checking everyone off the list as they come in. Fashionable, as cool as comfortable. Prepared for the future, right? Just step in here and put your vault suit on. Who is my little guy, huh? I'm not going far. I'll just be over there. There she is, see? Mommy's not going far. All set? The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just relax. Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals, normal. Procedure complete. In 5, 4, 3, 2, 1. Override initiated. Biogenic
Come on, come on, come on. Oh, God. I'll find who did this. And I'll get Sean back. I promise. Okay, czyli zaczynamy naszą przygodę. Tak jak to było w poprzednim wypadku. Krok po kroku. Co tutaj mamy? O, ceramika akurat się przyda. Na szybciutko będziemy to przechodzili. Chcesz? Pauzuj. No i niestety, tak jak mówiłem, stajemy się bardzo szklaną armatą. Nie siadaj, kurde. Wstawaj. Zabierzemy po prostu taśmę, później się będzie można było pograć. Właśnie. Napełnij ile możesz. Momencik. Okej, jak widzicie, R-com jest na pełni butelki. Czyli butelki już nie są tylko szkłem. Z zasobów. Oczywiście można pić z kranów. No dawaj, chodź się usmaż. No tak, bo musisz się usmażyć tutaj. Tak, akurat podbieramy sobie. Coś tutaj ukryte? Nie, chyba nie. Idziemy. No i o tym mówiłem. Dwa ciosy, a ile mi życia zeszło? A
leczenie się takimi rzeczami też widzicie, ile przywraca. Czy tutaj coś było jeszcze ciekawego? Nie wiem, idziemy po kolei, sprzątamy wszystko, co tutaj jest, co możemy. O, antybiotyki, bardzo przydatna rzecz. To będzie jedna z najważniejszych rzeczy, jakie mamy. To mieliśmy. Okej, okay, mamy otwarte. Wszystko jeszcze nie. Okej. Tutaj idzie się powoli. Tup, tup, tup. Tu jest jeden. I tu wyjdzie drugi. Okej. I wychodzimy powoli na powierzchnię. No i właśnie zaczyna się. Aktywne efekty, adrenalina 10. Dodatkowe 5% zadawanych obrażeń za każdą rangę adrenaliny. Kolejne rangi otrzymujesz zabijając wrogów, a tracisz się w trakcie snu. Obciążenie 105 mogę nosić. To jest strasznie mało. To jest standardowo. Antybiotyki leczące choroby. Czyszczona woda, steampaki i tak dalej. Tutaj karty, już tutaj mamy jakieś rzeczy do przerobienia i ważymy, i nawet, a właśnie, amunicja waży. Każdy jeden pocisk to jest 0,25. I mapa też jest zrobiona tak, że później będziemy widzieć wszystkie znaczniki, a więc trzeba będzie się mocniej zaznajomić z mapą. Chociaż mam małą mapę naszykowaną. Nie będę latał w tej wodzie.
Dobra. Tak jak mówiłem. Tu jest wyjście, ale jeszcze nie możemy skończyć, bo nie było zapisu. I tak jest głośno, wydaje mi się, ta gra. No i tak, w tym momencie będziemy myśleli, jaką bronią walczyć, bo będę mógł już wykorzystywać wszystko. Pistolety, karabiny, ciężką broń, wszystko. Co my tu mamy? Nic nadzwyczajnego, jednakże w miarę przydatne rzeczy. Okej, czyli naboi trochę mamy. Nie jest źle, koło 100 naboi. Przydałaby się trochę lepsza broń, ale to już za chwilę. A zaraz będziemy kombinowali, jakby tutaj to wszystko rozegrać. No i Codsworth. Came into the vault. Maybe you saw them. They had guns and strange outfits. Only Miss Rose's boy running around in his Halloween costume more than a week early. I swear, the nerve of that woman leaving her brat unsupervised. Not like you, Mum. You're the perfect mother. They killed him. Oh, but these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Oh, Sean does so love that game. Is the lad with you? Sean's been kidnapped. I'm gonna find him. I'm gonna get my baby back. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. 200 years? What? Are you sure? A bit over 210, actually, Mom. It'll take a little for the Earth's rotation. Minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack. You must be famished. Codsworth, you're acting a little weird. What's wrong?
Kołopsia. Thank you, Codsworth. You're welcome. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? Sir and young Sean may turn up yet. All right. Lead the way. No to jedziemy. Właśnie. Wchodzi zmęczenie, czyli kolejny efekt statusowy, który kolejny efekt statusowy, który obniża mi punkty akcji. Tak samo głód będzie wpływać, pragnienie. Dzięki. Coś, możesz mi powiedzieć, gdzie można się udać? No to mów mi o tym Concordzie. Okej, zbieramy rzeczy. Pyk, pyk. Tutaj nie ma nic. Dobra, lutowaniem i tak dalej, sprzątaniem terenu zajmę się później. Teraz by się przydało. Przygotować teren pod zamieszkanie, przynajmniej mniej więcej przygotować teren pod zamieszkanie, czyli oczyścić z reszty robactwa. Nie zauważyłem go. Okej, to już chyba wszystko. A więc możemy przejść do... Jak się włączało ten tryb? V.
do ustawiania sobie rzeczy. Ustawimy rzeczy, zbudujemy łóżeczko i będziemy mogli ruszać w szeroki świat. Czyli będziemy robić to w następnym odcinku, a ja między odcinkami polutuję. Poustawiam rzeczy, które chcę mieć blisko siebie tutaj. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, które tutaj są ważne? Tak, z rzeczy ważnych to się okazuje jeszcze, że... jak to by powiedzieć? Obrażenia kończyn, czyli jeżeli będę przedźwigany, będę dostawał obrażenia kończyn, to nie będzie mi pozwalało biegać w pewnym momencie pewnie. Mam, tak jak mówiłem, mniejszy udźwig. I coś jeszcze tutaj się dzieje takiego? Chyba nie. Moment, jeszcze łóżeczko potrzebuję. Strzelimy sobie szybką chałupkę na to, na już. Pach, gdzie to jest? Starczy mi taka, czy chcę taką dużą? A zrób mi kapsułę, dobra. Meble, łóżka. Ładne, czyste łóżeczko. Dobra, niech będzie tu. I w tym momencie mogę się położyć, odespać do, gdzie to byłaby prawie przed 10, przed 9, koło 8, koło 7, koło 6. Ok, czyli zaczniemy jutro z samego rana. Będziemy mieli save. Będzie nowy dzień w grze. I będziemy mogli zacząć działać. Tak jak mówię, zapisujemy. Tylko, o właśnie, zapisujemy tylko w łóżkach. Zasoby, woda, pompa. To będzie bardzo ważne. Robienie takich rzeczy. Widzicie czerwony pasek przy punktach akcji w prawym dolnym? Zaraz się napijemy i się okaże, że ten pasek trochę spadnie. A jak jeszcze otworzę ekwipunek. Wspomagacze, grillowany radrakan. Jedno starczy? Nie. Dwa starczą. I okej, tak jak mówiłem. Mamy tam zapis, mamy teraz tutaj zapis. Tutaj będzie zapis, jak będę wychodził. A więc w tym momencie trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.